Zbyt kosztowne jest, jak się okazuje, utrzymanie pływalni przy ulicy Wojska Polskiego. 25-metrowa niecka podzielona na 6 torów wymagała dotąd co najmniej 800 tysięcy złotych rocznie na utrzymanie. 45-minutowe pluskanie się w basenie kosztowało 10 zł, o ile pływający nie był objęty systemem ulg, które cenę zmniejszały o 30%. Miesięczny karnet, który uprawniał do korzystania z obiektu we wczesnych godzinach porannych lub późnym wieczorem, pozwalał sporo zaoszczędzić. Miesięczna opłata w takiej opcji kosztowała zaledwie 70 zł, wynika z cennika opublikowanego na internetowej witrynie ośrodka. Tymczasem na osiedlu Północ w szkole podstawowej nr 10 trwa remont kolejnego tego rodzaju obiektu. Pływalnia o takich samych wymiarach jak ta przy Wojska Polskiego zostanie kompleksowo zmodernizowana za 16,5 miliona złotych. Zakończenie prac zaplanowane jest na ostatnią dekadę marca 2024 roku. Na ten kosztowny remont pieniądze znalazły się w Polskim Ładzie, bo miasta w pojedynkę nie było stać na taką inwestycję. Czy stać będzie na utrzymanie obiektu? Zobaczymy. Póki co w mieście dostępny jest jeszcze akwapark, ale i tutaj należy spodziewać się wzrostu opłat za wejściówki, choć już teraz godzinna wizyta osoby pozbawionej ulg wiąże się z opłatą od 19 do 21 zł, zależnie od dnia tygodnia.